Długo zabiegałem o tą rozmowę. Damian Szacfer, broniłeś się, ale dzisiaj rozmawiamy po meczu, którym Iskra wygrała 2-1 i powiem, że na początku, na rozgrzewce doznałeś kontuzji łydki. Później jeszcze już na początku drugiej połowy, po zderzeniu z naszym zawodnikiem, musiałeś opuścić boisko. Coś poważnego? Damian, jak to wygląda na teraz? No zobaczymy. No łydka boli do teraz. Może jakieś naciągnięcie, zobaczymy. A z barkiem no, trzeba jechać na prześwietlenie, bo jest, coś tam się dzieje, boli, coś tam widać, że jakaś zmiana jest, także no, trzeba jechać. Pytałem etyka, rękę możesz do góry podnosić, to tak, nie jest tak. Jakieś tam zwichnięcie barku? Zwichnięcie tylko... nie, ale no, prześwietlić trzeba, zobaczymy co to. Okej, okay. Słuchaj, Damian, rok temu byłeś jeszcze niedawno trenerem bramkarzy, wziąłeś się za siebie, powiem tak wprost, zrzuciłeś parę ładnych kilogramów i teraz bronisz i to z bardzo dobrym skutkiem. No tak naprawdę to można powiedzieć, że duża zasługa mojej żony, która na urodzina kupiła mi kartę na siłownię, gdzieś tam zmobilizowała mnie do tego ruchu. Jak ma żona na imię? Żona ma na imię Sandra, od razu serdecznie pozdrawiam, tak. No i gdzieś tam poszło to w tym dobrym kierunku, tam z trenerem personalnym jakieś tam kroki zaczęliśmy czynić, także od lutego do dnia dzisiejszego 13 kg w dół. Gratulacje. Także gdzieś tam też ta forma, no i po prostu chciałem spróbować swoich sił jeszcze, oczywiście na początku wiedziałem, że to będzie taka sytuacja, że wiadomo, że Dawid był tutaj już dłużej w klubie, że to będzie najpierw jego czas, ja spokojnie czekałem na swoją szansę, myślę, że wykorzystałem ją w 100%, no i no na tą chwilę jestem pierwszym wyborem, no ale zobaczymy w następnym meczu, jak zdrowie pozwoli, czy dalej będę mógł strzec bramki Iskry, czy jednak będzie trzeba odpuścić. No powiedzmy, że w skokach tydzień temu wybroniłeś sam na sam, w takiej sytuacji praktycznie, gdzie wydawało się, że nie ma już szans, żeby ta bramka nie padła i rzut karny, co nie chwalisz się, ale ja tak mówię. No i w innych meczach też, to twoje konto zostaje raczej na zero. No wiadomo, no w przyrodzie nic nie ginie, tak? Gdzieś tam suma tego szczęścia się wyrównuje. Mecz wcześniej z wysoką, no tą drugą bramkę akurat mogę zapisać na swoje konto. Fajnie, że udało się w następnym meczu od razu w taki sposób zrehabilitować i w dużym stopniu pomóc drużynie, żebyśmy przede wszystkim w skokach nie przegrali, no bo do przerwy mogliśmy faktycznie 2-0 przegrywać. Skończyło się 2-2, no, o przebiegu drugiej połowy nie chcę mówić, no bo jednak wiadomo, że do przerwy każdy by wziął wynik remisowy w ciemno, po przerwie jednak no, mieliśmy trochę żalu, że się nie dało utrzymać tego korzystnego dla nas rezultatu. Tak to bywa w piłce i na koniec jaka opinia po dzisiejszym meczu? Przegrywaliśmy, a wygraliśmy. No tak, przegraliśmy pierwszą połowę, słabo weszliśmy w tą pierwszą połowę, jakoś albo słabo zmotywowani, może nie wiem jaki był tego czynnik, ale trzeba pochwalić, że drużyna Huraganu bardzo dobrze zakładała na nas pressing. W przerwie sobie powiedzieliśmy kilka słów, jak tego pressingu unikać, no i myślę, że w drugiej połowie to już było zdecydowanie widoczne, mecz pod nasze dyktando, więcej sytuacji mieliśmy, praktycznie Huragan nie stworzył żadnej, a my 3-4 łącznie z bramką, także myślę, że zasłużone zwycięstwo Iskry. Damian, bardzo Ci dziękuję za rozmowę, wracaj do zdrowia i do zobaczenia na kolejnym meczu, mam nadzieję, że będziesz grał. Dziękuję serdecznie.